No to dzień dobry się z Państwem po raz kolejny. Tym razem wir sind in Deutschland. Wir sind in Deutschland. In Deutschland? Dzień dobry. Jesteśmy w Niemcowni. Tak. Ciekawostka numer jeden. Piwerko. Całkowicie legalnie. Można tu. Po więcej zapraszamy do dalszej części tego odcinka. Si, senior. Wstęp piękny. Dobra, jak już pewnikiem zdążyliście zauważyć, wzięliśmy sobie, kurde, samochodzik za bakusa, o którym więcej na kanale drugim, i pojechaliśmy sobie do Niemiec przyjechaliśmy, do kół. Do kół. Do kół, do Niemiec przyjechaliśmy. Właśnie jesteśmy sobie nad Dunajem. Dunajcem. Czy tam inną rzeką w Niemczech. Spożywamy sobie piwko, bo możemy, bo czemu by nie. Bo piwerko tu można spożywać całkowicie legalnie w miejscu publicznym, byle nie na dworcach. I placach zabaw. Placach zabaw i gdzieś tam. Na starówce nie można. Bo na starówce nie można, dlatego żeśmy zeszli. Da. A poza tym można, bo to tu jest regionalne, tu wszyscy piją piwerko. Piwerko można, wódki nie można, wino tak mogą się czepiać, tak. Ale ogólnie chyba tam do 12 V, tak Q mówił. Dokładnie. Do 12 V można spożywać. Trunki. Na piwerko na pewno nikt się nie przyczepi, także... Dokładnie. Ponoć, że widok tutaj ludzi o 8 rano idących z piwerkiem i pijących piwerko, to nikogo nie dziwi. W sumie u nas w Polsce też nie dziwi. Tylko, że to jest nielegalne. Tak, tylko, że tak, tutaj jest to legalne, w Polsce tak mniej. Jesteśmy w ogóle teraz w Passava. Passava. I generalnie fajne miasto. Byliśmy tutaj na punkcie widokowym i to miasto jest po prostu ciemne. Jest ciemne. Wieczorami gaszą światło, tak. Wyłączają BTS-y, tak. Sieci komórkowych. Wyłączają wszystko i zwijają asfalt, żeby kury nie działały chyba po prostu. Nie no, asfalt to ładny pozostaje, ale jest ciemno. Jest Wyobraźcie ciemno. Sobie taką ciekawostkę. U nas, jak dojeżdżacie do jakiegoś skrzyżowania większego i patrzycie w lewo i w prawo, to widzicie oświetlony teren. Oświetlony teren, może samochodzik jedzie, może coś. Tak. A tutaj patrzysz się w szybę lewą i widzisz... Ciemność. Ciemność. Ciemność widzę. Widzę ciemność. Twój umysł reaguje na to... Jechać? Nie jechać? Można? Co tu się dzieje? Czy ja oślepłem, czy ja nie oślepłem? Nic nie widzę. Nic nie widzę. To znaczy, że możesz jechać. To po prostu jest tak, ciemno. Jest ciemno, możesz jechać. Fajnie, bo nie ma takiego śmietnika zaświetlenia świetnego. Mhm. Ale gorzej, bo nawet jak sobie chcecie poglądać to miasto, to w zasadzie nic za bardzo nie poglądacie, tylko i wyłącznie za dnia. Mhm. A z daleka to wygląda po prostu jak taki... No, porównanie słabe, ale taki z daleka jak cmentarz. Tak, jak znicze na cmentarzu. Jak znicze na cmentarzu. Delikatnie tli się co któraś latarenka. Tak. Znaczy, ma to swój urok, jakby nie było, ma to swój urok, bo to jest takie klimatyczne. Możecie w centrum miasta spojrzeć w górę i widzicie gwiazdy. Co jest w ogóle też takie dosyć ciekawe. Tak, i wjeżdżamy sobie tutaj, garaże pootwierane, samochody pootwierane, rowerki na wierzchu, kurde, towar przed sklepami na wierzchu. Śmiesznie, tak zachwycamy się takimi rzeczami, ale po prostu u nas nie do pomyślenia, a tutaj norma. Tak, tak. Więc możecie powiedzieć, że głupota i tak dalej, że cebulaki z Polski przejechali i się dziwią, ale faktycznie trochę ale trochę inna mentalność, tak, ludzi. Tutaj nie ma czegoś takiego jak to u nas, że jak stoi, to okazja czyni złodzieja, tak? Hmm? Tu nie ma tak. Tak. I to jest miło, w sumie przyjemnie. Fajne. To jest fajne. Ale może nie o wszystkim, kurde, z tego jednego widoczku, zaraz idziemy na stróweczkę, to tam coś do was jeszcze pogadamy. O, także stay tuned. Stay tuned. Cheers. Czy jak to tam się mówi u nich? Na zdrowie. Czekaj, było. No nie wiem, nie pamiętam. Ja nie umiem po niemiecku. Tak. Dobrze, to zwiedziliśmy sobie staróweczkę. Tak. Bardzo szybko w sumie dosyć szybko. Dostaliśmy też info, iż w 2013 roku to była taka powódź, że teraz byśmy byli jakieś... 2 metry pod wodą. Jak nie lepiej. Więcej. Jak nie lepiej. Także więcej. Poziom trochę wody tu zalało. Był jakieś 12 metrów wyżej. Także można powiedzieć, że ta rzeka sieje spustoszenie. W 1954 padł jakiś tam pierwszy rekord, ale niczego się nie nauczyli i w 2013 znowu ich zalało. Tak. I teraz czekaj, dawaj tutaj przebiteczkę. Ta woda, ten poziom wody był 12 metrów wyżej. 12 metrów wyżej.
Uważacie sobie? To stalibyśmy teraz tak... Pod wodą. Ładnych parę metrów pod wodą. Ładnych parę metrów pod wodą, bo to było na wysokości tych pierwszych pięter. No. Ładnie. Ale ładnie odbudowali miasto. Udało im się. Udało im się. W ogóle byliśmy w katedrze, bardzo ładna. W sumie można powiedzieć, że naprawdę bardzo ładnie odnowiona. Odrestaurowana, odbudowana, fajne organy. Fajne organy, tak, organy fajne. Świetne organy i bardzo dużo fajnych rzeźb, malowideł i tak, no ogólnie wyglądała zacnie. Znaczy, tak szczerze powiedziawszy, to ładne miliardy złotówek. Ładne miliardy złotówek. Także tam. Jakbyście byli, to wbijcie sobie na stróweczkę ładnie tutaj, miło, sympatycznie, fajnie i tę katedrę warto właśnie zaliczyć. Tak. O. Ale fajne widoczki tutaj mają, bo powiem wam, że te skałki, oczywiście na GoPro będzie tutaj płasko, ale, jak nie, ale no uwierzcie, że robi wrażenie. Robi robotę. Si, senior. Na co patrzymy? Patrzymy na tak zwany kryształowy statek. Podczas renowacji tego statku wycieczkowego postanowił sobie zrobić reklamę Swarovski i zainwestował w kryształy. Jest ich tutaj ponad 3 miliony sztuk na tym statku wycieczkowym. Widzicie cały ten pas. Cały ten łuk jest wyłożony kryształami, schody są wyłożone wewnątrz kryształami, wszystkie żyrandole, oświetlenie, wszystko jest w kryształach Swarovskiego. Łączna waga tych kryształów, które zostały użyte przy renowacji tego statku, to jest grubo ponad 3 tony. Mhm. I taki stateczek zabiera was na rejs dwugodzinny. W stronę Austrii i z powrotem, potem nawrotka następuje po godzinie. Rejs po Dunaju oczywiście. Klapy 10, mocna full, jazda. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. W dzisiejszym vlogu podróżujemy statkiem. Statkiem wyposażonym w kryształki Swarovskiego. Trochę ich tu jest, dużo ich tu jest. Taki snob ogólnie. I tak se płyniemy. Naszą prywatną rzeką. Naszą prywatną rzeką. Einiges davon erzählen wir Ihnen über Bordlautsprecher und in unserem Wassertheater. Podoba mi się to. Podoba mi się. Wünschen gute Unterhaltung. Chodźmy na dziób. Tu na górze macie 70 tysięcy... 4 tysiące? 74 tysiące? 74 tysiące kryształów. Kapitan zawsze schodzi ostatni. Właśnie dlatego idę na końcu. No i spójrzcie w dół. Tutaj ta pierwsza rzeka bliżej, to jest nasz cudowny Dunaj, który spotyka się w tym właśnie miejscu, w tej delcie z rzeką Ilz. Rzeka Ilz, ponieważ spływa za Alp tutaj bliższych, w związku z tym ma dużo większą zawartość wapnia, a zatem jest dużo jaśniejsza, jak widzicie. Tutaj mieszają się w tym miejscu kolory tych dwóch rzek w delcie.
motovloger przy pracy. Pozdrów swoich widzów. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękujemy. Motovloger 2 przy pracy. Pozdrów widzów. Pozdrawiam. A tutaj macie, kochani, panoramkę miasta Trzech Rzek. Podaj z najwyższego punktu twierdzy Oberhaus, która zresztą całkiem niedawno, bo kilka dni temu, obchodziła swoje 800-lecie. Dlatego nie udało nam się tutaj wejść 3 dni temu, tak jak planowaliśmy. I wjechaliśmy dzisiaj. Dobra, wróciliśmy z powrotem do Posawy. Tym razem na drugi punkcik widokowy. Wcześniej byliśmy tamoj, teraz jesteśmy tutaj. I tutaj jakby ładniej, bo w dzień to fajnie nawet wygląda. Coś widać. No i tutaj jest troszeczkę wyżej. Wyżej. A tam za nami. Za nami. Dokładnie za nami, o tamoj. To łódeczka, którą sobie płynęliśmy jakiś czas temu. Tak. Kryształowy statek, może tak to... Jacht nasz prywatny. Nasz prywatny jacht, naszej prywatnej rzece. Tak przepłynęliśmy sobie o jak tamci państwo. Tylko lepiej, bo z kryształami, więc... No, tak, dokładnie. Było fajnie, było super. Tak, takie 80 kryształu. Metrów kryształu. Tak, 3 milionami? No, takie 3 miliony sztuk. 3 miliony sztuk kryształu. Bieda, w ogóle 3 miliony? I w tonach podobnie wychodzi, bo to wychodzi tam gdzieś koło 3 ton kryształów Swarowskiego. 3 ton kryształów Swarowskiego. Sam żyrandol tam się składał z 70 tysięcy, tak? Mniej więcej policzyć, że tam coś... No tak to zależy od wielkości kryształu, no. Ale tak, że tam 10 milionów to może było. No tak? Trochę szkła tam poszło. No. No, a teraz co będziemy robić? Teoretycznie. To jest bardzo dobre pytanie. Tak, teoretycznie, a praktycznie to się dopiero sprawdzi. To się zaraz okaże. Także lecimy dalej. No to moi drodzy, dzisiaj pod osłoną deszczu jesteśmy w Salzburgu, mieście rodzinnym Mozarta. Czy jakoś tak. I oglądamy sobie zameczek, w którym jest wystawa kamyczków, potłuczonych doniczek. Wystawa broni. Broni, o, broń była fajna akurat. Taka pasująca do klimatów BFA 1. I szabelki, które nigdy się nie biły, bo było widać, że były bardzo ładne i nie były takie wyszczępione i w ogóle oszukali nas. Tak, wystawili kopie, słuchajcie. Niestety były tylko 3 modele zbroi i to takie, które pasowały na jednego konia organicznego, więc nic ciekawego dla nas. Ale ogólnie fajne miejsce, żeby tu wejść i sobie pozwiedzać. Miejscóweczka, tak, jak najbardziej, ładne. Zobaczycie ładne. W małych takich migaweczkach. Tak, no i zresztą widzicie za naszymi plecami piękną panoramę Salzburg. Tak. Ładnie, tu jest bardzo ładnie i jak widać, tu już wtedy mieli... Mieli Suzuki pochodzi z XVI wieku. Już wtedy testowali napęd 4x4, gdyż przednie napędowe nie były w stanie podjechać pod tą górkę. Dokładnie, bardzo ładnie. Tak, ale to, zobacz, jak dobrze zachowana. Tak, bardzo ładnie zachowana. Bardzo ładnie zachowana, tak. Dobry jest. Tak, super. I hydranty już wtedy też malowali na niebiesko. Tak. Żeby się wyróżniały z tłumu. Ale ogólnie to ładnie. Thank you.
I przyjeżdżacie sobie do... Bechtesgaden. Czy jakoś tak, gdzie są góry. I macie miejsce dla motocykli za darmożkę. Do tego macie szafeczki na kaski, ciuszki za darmożkę, albo przebieralnie, żebyście mogli wyskoczyć z tych swoich skór w normalne ciuszki i pójść sobie tam. O! Approved! No powiem ci, że teraz to to wygląda tak... Lepiej jak w nocy, lepiej jak w nocy. Lepiej jak w nocy. No powiem szczerze, że tam jak na prawo weźmiesz, to patrz pan, co tam się dzieje. Aha. Jeziorko Królewskie, odgłości 12 km, szerokości ponad 200 i głębokości podobnie również 200 metrów w najgłębszym miejscu. No tutaj będzie jakiś metr. Całkiem sporo wody. Miał być ładny widok. Miał być ładny dzień w ogóle. Miał być ładny widok, ładny dzień, ale o, ten przyszedł, zadymił i... Zaczął palić tego epeta i wszystko, jak widzicie, jest w chmurce. O, i tam też jest zadymione. Tak, tam też. Pokaż tam też. Pokaż tam też. No. Także wybaczcie. Jak coś, to maila do Wizarda śli. Dokładnie. Możesz, kurde, przestać. No cóż, wycieczka dobiega końca. Czas wyjechać z kraju, w którym każdy zjazd prowadzi na Ausfahrt. Mówi się, że z Niemiec dobrze jest wyjechać w momencie, kiedy zaczynają podobać ci się Niemki, a my zrobiliśmy to trochę inaczej. Wjeżdżamy z Niemiec w momencie, kiedy Wiz w sposób naturalny zaczął wtrącać do zdań niemieckie słowa takie jak Getriebe. Albo Getriebe. Albo Getriebe. Albo Getriebe. Parę słów z twojej strony. Z mojej strony tak, no, fanem tego kraju nie będę. Mhm. Jak zresztą wiecie, język ten... nie jest moim ulubionym językiem, wręcz bym powiedział, że nie lubię tego języka, bo tu każdy na ciebie krzyczy. Mm-hmm. Także o. I co? Aczkolwiek to w sumie spoko, bo byliśmy na Bawarii, więc dużo tak. BMW jeździło. Mm-hmm. To mi się akurat podoba. I w sumie co? No. Parę rzeczy tu jest fajniejszych, parę inne są fajniejsze. Na obrót. Mm-hmm. Są rzeczy czasami mocno niezrozumiałe, czy rzeczy, które chcielibyśmy wprowadzić u nas. Mm-hmm. Także jakby zrobić taki miks tego, co jest tu i tego, co mamy my, to byłoby po prostu idylla by była. Tak. Tak mi się wydaje właśnie. Co nam się tu podoba? Drogi. Drogi. Drogi nam się tu podobają. Zarobki. Zarobki nam się tu podobają. To tam jeszcze... A, fajny były ten... te automaty do Alpy nam się też tu podobają. Tak. To akurat ciężko akurat... będzie nas, u nas zainstalować. Zainstalować, ale to spoko. No, ale to dodam. Nie ma co dużo gadać, także standardowo, jeżeli się podoba, to łapka, zostawcie komentarz. Dacie znaka, jak wam się podoba taka nagrywka, może będzie więcej. Mm-hmm. No i co? Standardowo widzimy się przy okazji, kolejnej okazji. Narazka. Bajo, a w ogóle, co nam się nie podobało? Język i dziewczyny. Poza dwoma paniami tutaj w Maku. Tak. Pozdrawiamy serdecznie, jeśli to oglądacie. Tak, i na pewno rozumiem po polsku, bo to na pewno były Polki. Polki były na pewno. Na bank. Na bank. Na bank. Cius, dziewczyny. Cius. No, zwiedzamy dalej. Bardzo ładnie się zwiedza, bardzo ładnie się zwiedza. Wiz tu właśnie bardzo ładnie zwiedza. Bardzo ładnie. Wizu, kurde, ogląda w ogóle tutaj. To wszystko piękne takie. O, balony mają, ładnie tu jest. Getriebe. Getriebe. Deszcz pada, a góry jak płonęły, tak płoną. Nic nie pomaga. Nic nie pomaga. Cały czas, kurde, się tam wszystko dymi. To musi być jeden z większych pożarów to od dłuższego czasu. No ale cóż. Wyłącz ten generator mgły, Wizard. No kurde, naprawdę? Naprawdę? Musiałeś? Musisz tyle wapować? Musiałeś? Musisz tyle wapować? No przecież z tym człowiekiem do ludzi się nie da wyjść. No miały być takie piękne widoki. Takie piękne widoki na góry i co? Zakopcił co?